Kozienicka Gospodarka Komunalna spółka z o.o. prowadzi inwestycje, dzięki którym już wkrótce cała gmina będzie zwodociągowana i skanalizowana. Zrealizowaliśmy już praktycznie zadania związane, dofinansowane z programu rozwoju obszarów wiejskich na Powiślu. W tej chwili zakończyliśmy też projekty liniowe dofinansowane z Funduszu Spójności. Ostatnim etapem była dla nas budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Staszów. Właśnie na tą inwestycję udało nam się pozyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki. Chociaż jest to pożyczka preferencyjna w wysokości 1 000 000 zł na preferencyjnych warunkach, w znacznej części też umarzalna w 25%, czyli 25% będzie stanowiło dla nas dotacje. Budowa kanalizacji sanitarnej w Staszowie jest jedną z większych realizowanych obecnie inwestycji. Całkowita długość sieci wraz z przyłączami wyniesie ponad 7 km. W trakcie budowy są dwie przepompownie sieciowe i 62 lokalne punkty tłoczne. Inwestycja ta jest jednym z ostatnich etapów zwodociągowania i skanalizowania obszaru Powiśla w gminie Kozienice, a swym zasięgiem obejmuje oprócz Staszowa także Kępeczki i Samwodzie. Kolejne środki na tych samych zasadach i też w wysokości 1 000 000 zł udało się pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Aleksandrówka Budy. Stosowna umowa na udzielenie pożyczki została podpisana 1 sierpnia. Tu w tym przypadku ta inwestycja będzie dwuletnia, czyli część wykorzystamy w tym roku, część w przyszłym roku. Również mamy umorzenie 25% na korzystnych warunkach, jest to dla nas na pewno. Długość sieci kanalizacyjnej w miejscowości Aleksandrówka Budy ma wynieść prawie 5 km.